Hubert Piskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Pozdrawiam z Poznania. Panie minister, rozkopanego zapewne cały czas nieustająco. Panie minister, oglądała pani tę... chciałem powiedzieć debatę, ale to nie była debata. To wydarzenie wczoraj o godzinie 18:30, w którym to politycy, liderzy głównych ugrupowań startujących w wyborach wygłaszali te swoje statementy. Tak, oglądałam razem z sympatykami wspierającymi nas w Kostrzynie pod Poznańskim. Oglądaliśmy całą tę debatę, kibicując bardzo mocno panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i nie zawiedliśmy się. Naprawdę? Uważa pani, że premier tę debatę wygrał? Uważam, że był najmocniejszym zawodnikiem w tym ringu, który został wczoraj ustawiony. Ja pozwolę sobie nie zgodzić się. Rzeczywiście pewnie debatą trudno to nazwać. Debata polega na tym, że uczestnicy wymieniają ciosy pomiędzy sobą. Natomiast to były rzeczywiście seria politycznych wystąpień na tematy z góry znane biorącym udział w niej politykom. No i z całą pewnością najsłabszym zawodnikiem w tym ringu był pan Donald Tusk. No, ja byłam wczoraj, muszę powiedzieć, osłupiałam i byłam zdumiona formą, albo raczej brakiem formy tego zawodnika, który miał wnieść platformę na wyżyny zwycięstwa. Ja oczywiście nie przesądzam tego, co wydarzy się w najbliższą niedzielę, bo to będzie najbardziej wiarygodny sondaż, ale z całą pewnością ta forma wczoraj była zdecydowanie najsłabsza. Oczekiwania wobec Donalda Tuska rzeczywiście były olbrzymie i myślę, że w dużym stopniu te bardzo wysokie oczekiwania spowodowały, że ocena jego wystąpienia wczorajszego jest dość krytyczna, ale podobały się pani to wystąpienie premiera Morawieckiego, te odzywki w stylu Banda Rudego? No, ja zapamiętałam przede wszystkim te, które dotyczyły na przykład tego, że pan premier Morawiecki zostawił pieniądze dla Polski, a pan przewodniczący Donald Tusk zostawił Polskę dla pieniędzy. Oczywiście debata ma również swój wymiar retoryczny i to, co z niej zostaje, to właśnie we mnie zostało chyba najsilniej to zdanie. Najsilniej zostały te kwestie związane z bezpieczeństwem, z budowaniem warunków tego bezpieczeństwa, z budowaniem zapory, z polityką migracyjną. To są te elementy, które we mnie istotnie po wczorajszej debacie zostały. A pozostałe bomoty, pewnie one będą żyły swoim życiem. Żyjemy w demokracji, czy nam się to podoba, czy nie. Z stand-upowej, internetowej. Jedni bardziej wolą taką retorykę, inni inną. Ale wczoraj była i ta bomotowa, ale także też ta twarda, merytoryczna. No właśnie, jak mamy rozmawiać o tej twardej, merytorycznej, to pan premier mówił głównie o przeszłości. Niewiele mówił o przyszłości, przypominał rządy PO-PSL-u, wielokrotnie przypominał działania Donalda Tuska. Niewiele tam było o przyszłości. No ale ta kampania, myśmy w czasie tej kampanii w odróżnieniu do naszych konkurentów politycznych, największych, my posługujemy się realnie projektami programowymi. Od tych bardzo konkretnych pięciu, które przedstawiliśmy na przełomie sierpnia i września, a jesteśmy, myślę, czego nawet nasi najgłębsi polityczni przeciwnicy nam nie mogą zarzucić, to, że my naprawdę to, co obiecujemy, to realizujemy. I tak przygotowaliśmy te założenia programowe i je już zakomunikowaliśmy. A myślę, że dzisiaj ta wczorajsza debata, ona jednak ma znaczenie, dlatego że, no mówię, nikt ci tyle nie da, ile opozycja obieca. I troszkę przypomnienie tego, mieliśmy spotkanie dwóch premierów. Ja nazwałam to sobie na swoje własne potrzeby. Premiera sukcesu, który... Mateusza Morawieckiego, który poradził sobie z pandemią, który poradził sobie z kryzysem energetycznym i który zarządza państwem w czasie, kiedy za granicą wschodniego sąsiada toczy się wojna i zarządza w sposób skuteczny. A premiera, któremu wiele rzeczy się nie udało. Premiera porażki, który nie poradził sobie z bezrobociem, który nie poradził sobie z ubóstwem, który zamiast uzbrajać, to rozbrajał państwo polskie. No więc to ważne są takie przypomnienia, dlatego że dzisiaj mówimy o 100-punktowym programie, z których nawet wczoraj ani jednego punktu Donaldowi Tuskowi nie udało się w tej debacie przywołać, tylko cały czas słyszymy o 100.
Dobrze, że ta liczba jest, natomiast to ważne, że premier przypomina, że choćbyśmy nie wiem ile osób, ile punktów wpisali w ten program, to przypomnijmy, że ten premier raz już miał szansę, która trwała niemal 8 lat i z tej szansy nie skorzystał, więc ja nie czuję rozczarowania brakiem wczoraj postulatów programowych. One tak naprawdę one tam były. Była kwestia bezpieczeństwa państwa, była kwestia polityki migracyjnej, naszego sprzeciwu wobec założeń polityki migracyjnej Unii Europejskiej. I te słowa, myślę, wczoraj bardzo mocno wybrzmiały. A nie zabrakło pani minister tematów, które są chyba bardzo istotne, polityki zagranicznej, tego, co się dzieje na Ukrainie. Bezpieczeństwo zostało potraktowane w sposób, ja jakby rozumiem, że to trwało minutę, pytania trwały ponad minutę, odpowiedzi trwały po minucie i jakby formuła tego wydarzenia była, no co najmniej mówiąc najdelikatniej, dziwna. Natomiast zabrakło kilku niezwykle istotnych tematów, biorąc pod uwagę to, w jakim miejscu się znajdujemy i co się wokół nas dzieje. No, tylko że my tej sprawie poświęcamy bardzo dużo uwagi, także i poza tą debatą wczorajszą. Są konkretne działania od takich gwarantujących bezpieczeństwo obywateli polskich, którzy w Izraelu się znaleźli w celach turystycznych czy edukacyjnych, których dzisiaj skutecznie ewakuujemy z Izraela. Mówimy na wielu forach, ja sama brałam udział w wielu debatach, gdzie zwróciłam uwagę na to, że wojna dzisiaj, atak Hamasu na Izrael będzie miał konsekwencje dla polityki europejskiej, że będzie kolejnym impulsem migracji, kolejnej fali migracji, tym razem prawdopodobnie bardziej jeszcze niebezpiecznej, bo prawdopodobnie będą to ludzie, którzy dobrze uzbrojeni, a jeśli nie uzbrojeni, to doskonale przeszkoleni. Jak widzimy dzisiaj skalę i rozmiar tej wojny, jest to de facto no, coś, co jest spełnieniem intelektualnych przesłanek Samuela Huntingtona z przełomu XX i XXI wieku, czyli zderzenie cywilizacji, czyli uderzenie tych, którym cywilizacja zachodnia się w gruncie rzeczy, oni ją negują. Nie negują tylko państwa, tylko negują nasze wartości. Jeżeli dzisiaj to wywoła kolejną falę migracyjną, to będzie dla Europy bardzo niebezpieczne. Zwracamy również w wielu debatach uwagę, że zarówno zniknięcie z mapy trwającego przez no niemal 30 lat Nagornego Karabachu, towarzyszące temu 100-tysięczna pielgrzymka duchów, czyli właśnie uchodźców, którzy jak oglądamy te zdjęcia, są one przerażające. Teraz Hamas i Izrael, wojna w Ukrainie. Wszystkie te konflikty nie dzieją się bez ingerencji i bez współudziałania i życzliwego, co najmniej życzliwego udziału w przypadku Karabachu i Izraela, Rosji, z tylnego siedzenia. Więc to jest czas bardzo groźny, to jest czas, w którym Stany Zjednoczone na pewno, ich uwaga zostanie odwrócona od Ukrainy, a przepraszam bardzo. A przyciągnie ją Izrael i to jest dla Polski na pewno dzisiaj niebezpieczne, to jest na pewno niebezpieczne dla Europy. I no nasza odpowiedź jest od dawna jedna. Po pierwsze się uzbrajamy, po drugie zwiększamy nasz potencjał militarny, odbudowujemy potencjał liczebny polskiego wojska. I myślę, że to, że tego zabrakło w wczorajszej debacie, to nie znaczy, że brakuje tego w debacie publicznej, chociażby w debatach organizowanych przez Super Express. To prawda. Skoro jesteśmy przy temacie bezpieczeństwa, to dzisiaj wydarzyła się rzecz bez precedensu. Dymisję złożyło dwóch generałów, w tym pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej, szef sztabu generalnego. Jak należy odczytywać te dymisje i czy pani minister jest nimi zaskoczona? No to są decyzje, które podejmują zwierzchnicy sił zbrojnych. No, ja nie chciałabym ich komentować, niech komentują je ci, którzy no, są władni takie decyzje rzeczywiście podejmować. No, a czy to nie budzi? Nie budzi to pani niepokoju, że w takim momencie przy tej eskalacji, o której pani mówiła, tych konfliktów, na tydzień bez mała przed wyborami zapada taka decyzja? No,
to jest pytanie do ministra obrony narodowej, do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To są obszary tej jurysdykcji. Myślę, że to oni, ja nie chciałabym dzisiaj tego komentować. Jak wspomniałam na początku, ja jestem na urlopie, jestem w Poznaniu w czasie kampanii wyborczej. Niech na te pytania odpowiadają panowie ministrowie, pan prezydent, pan premier, bo to jest ich odpowiedzialność. Zakładam, że tak jak decyzje w zakresie obronności szeroko rozumianej w ostatnich latach były podejmowane, no trudno dzisiaj powiedzieć, że to były złe decyzje. Wielu komentatorów z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych wskazuje na tę rosnącą potencjał obronny, potencjał militarny Polski i zakładam, że te decyzje no, oczywiście mają swoje głębokie uzasadnienie, ale jak tak jeszcze raz powtarzam, co to tak wrażliwy obszar funkcjonowania państwa, że w tej sprawie powinni wypowiadać się zwierzchnicy sił zbrojnych. W poniedziałek Super Express opublikował sondaż zamówiony na zlecenie tegoż Super Expressu. PiS 34%, spadek o bez mała 2,5 punktu, Koalicja 30%, spadek o pół punktu, Trzecia Droga 11,8%, tutaj mamy duży wzrost o 2 punkty, Konfederacja 10,5%, 2 punkty wzrostu, Lewica 8,2%, 1,5 punktu spadek. Natomiast to, co z punktu widzenia państwa chyba jest najistotniejsze, to po przeliczeniu mandatów PiS traci większość, mało tego, akurat w tym sondażu, nie we wszystkich. Opozycja składająca się z tych trzech podmiotów, Koalicji Trzeciej Drogi i Lewicy, ma większość. Jeżeli PiS nie zdobędzie samodzielnej większości, to z kim stworzy po wyborach rząd? Czy będziecie rządzić samodzielnie, mniejszościowo? Panie redaktorze, jesteśmy na ostatniej kampanijnej prostej. Najbardziej wiarygodnym sondażem będzie ten przy urnach wyborczych 15 października w mojej imieniny, czyli wtedy, kiedy odbędą się wybory. Ja robię wszystko, tak jak i moi koleżanki i koledzy, kandydaci ze wszystkich list w całej Polsce Prawa i Sprawiedliwości, abyśmy te wybory wygrali i abyśmy stworzyli stabilną większość, bo czasy są niepewne, jak powiedzieliśmy przed chwilą. To są czasy, kiedy wojna na nowo staje się sposobem rozwiązywania konfliktów regionalnych i to są czasy, w których powinniśmy mieć naprawdę stabilną większość parlamentarną. Ja wierzę, że tę stabilną parlamentarną większość stworzy rząd Prawa i Sprawiedliwości w nowej kadencji i robimy wszystko w tej sprawie. Nie chciałabym dzisiaj spekulować o jakichkolwiek innych scenariuszach, bo dzisiaj to jest podstawowy scenariusz, który staramy się realizować. Myślę, że ta dynamika, której dziś jesteśmy, wyborcza właśnie, że to jak zdefiniowaliśmy problemy, to co podważała i podważa wielokrotnie opozycja, zwracając uwagę, że dzisiaj najważniejszą kwestią są sprawy właśnie związane z bezpieczeństwem. To tylko pokazuje, że jesteśmy no chyba dzisiaj najbardziej predestynowani do tego, aby nadal tę nawę państwową bezpiecznie przez rafy konfliktów i kryzysów wprowadzić. I do tego i na tym się będziemy koncentrować i to będziemy robić. I ja mam nadzieję, że wyborcy, tak jak i 4 lata temu, tak jak i 8 lat temu, tak i w najbliższą niedzielę nam zaufają. A Konfederacja to byłby dobry koalicjant? Panie redaktorze, to nie czas na rozmowę o koalicjach. Ten czas przyjdzie po tym, kiedy wyniki wyborów zostaną ogłoszone i mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że będą to rozstrzygnięcia dla nas korzystne, bez konieczności szukania partnerów do tańca, że będzie to rząd, który stworzy Prawo i Sprawiedliwość. Ale to też jest, myślę, że ważne i tutaj warte podkreślenia, że my nie zamykamy się na rozmowy z tymi, którzy chcieliby i którzy w podobny sposób myślą o Polsce, o Europie, o bezpieczeństwie państwa jak my. Ja wiem o tym, że po tym moim 4-letnim doświadczeniu parlamentarnym takich kolegów w partiach opozycyjnych, którzy nie brali udziału w tworzeniu koalicji prawicowego rządu, jest naprawdę wielu i wierzę w ten zdrowy rozsądek także tych pojedynczych osób, które jeśli znajdą się w Sejmie przyszłej kadencji, będą chcieli wziąć z nami odpowiedzialność za państwo. Czyli nawet wśród posłów i posłanek Koalicji Obywatelskiej będziecie upatrywać ewentualnych sojuszników, jeżeli zabraknie wam kilkunastu mandatów.
Ja powiem tak, że będziemy szukać sojuszników, drogi, przyjaciół, drogi, tych, którzy w podobny sposób postrzegają polską rację stanu, a tych naprawdę w dzisiejszym Sejmie jest więcej niż tylko posłów Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Pani minister, nie zaskoczyło panią to, że na końcówce kampanii wyborczej PiS zaczął mówić językiem Konfederacji i to w temacie, który jest jednym z wiodących dla pani tematów, czyli w sprawie ukraińskiej. Język PiSu radykalnie się zaostrzył. Padają słowa o tym, że należałoby wygasić z końcem roku te, niektórzy mówią, przywileje, inni mówią te socjalne gwarancje i programy, które przysługują uchodźcom, imigrantom ukraińskim. Biorąc pod uwagę napięte relacje aktualnie polsko-ukraińskie, ale patrząc trochę dalej w przód i antycypując to, że możemy uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, nie uważa pani, że ten język, który w tej chwili w dużym stopniu zdominował debatę, jest językiem szkodliwym? No, ja mogę tylko ubolewać ze zmiany retoryki dyplomatycznej po stronie naszych ukraińskich sojuszników i przyjaciół. Bo przypomnijmy, że jednak to zaostrzenie języka rozpoczęło się w Kijowie, następnie w Nowym Jorku, a nie w Warszawie. Jednak chciałabym zauważyć, że te ostatnie tygodnie pokazują, że sytuacja się jednak normalizuje. Po, powiedziałabym, szczycie tej niekorzystnej retoryki, jaką obserwowaliśmy przede wszystkim na Zgromadzeniu Generalnym Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, mieliśmy bardzo ważne wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, zresztą tu w Poznaniu na kongresie Rebuild Together, organizowanym przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, w którym, co warto zauważyć, uczestniczyło ponad 1000 polskich firm, czyli pomimo zaostrzenia języka dyplomatycznego, polskie firmy widzą interes i widzą swoją przyszłość na trudnym ukraińskim rynku. Pan prezydent powiedział wówczas bardzo ważne zdanie. Jestem przekonany, że spór o jedną umowę handlową nie przekreśli strategicznych interesów Ukrainy i Polski. Myślę, że to jest to zdanie, które charakteryzuje naszą pragmatyczną, racjonalną politykę związaną z Ukrainą. Pomoc Polski oferowana Ukrainie po 24 lutego ubiegłego roku w gruncie rzeczy była pomocą, która jest to pierwsza wojna Rosji ze światem Zachodu, który nie toczy się na ziemi polskiej. I dlatego w naszym interesie jest niepodległa Ukraina, bo to jest gwarancja bezpieczeństwa. Im dalej granica Rosji od Polski, tym korzystniej i bezpieczniej dla Polski. I takie były motywacje naszego zaangażowania we wsparcie Ukrainy w tej wojnie. Dzisiaj to też, co przypomnijmy, w Polsce po wojnie z tej fali uchodźców, która przeszła przez pierwsze miesiące, rejestrujemy około 1 300 000, 1 200 000 obywateli Ukrainy. Z ponad 50%, a to przecież głównie kobiety z dziećmi, ponad 50% tych ludzi znalazło już dzisiaj miejsca pracy. W ubiegłym roku z tytułu podejmowanej w sposób legalny pracy przez tych obywateli 4 miliardy złotych trafiły w postaci składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku szacujemy, że to będzie 6 miliardów złotych. Co ważne, jak pokazują badania wśród pracowników polskich, jak oceniają swoich ukraińskich kolegów na miejscu pracy, odpowiedzi są jednoznaczne. Ci pracownicy Polacy oceniają wysoko ich poświęcenie, kompetencje i każdy z nich mówi, że powinni posiadać te same prawa pracownicze, jakie posiadają polscy pracownicy. I myślę, że to, o czym my dziś mówimy, to, że wyczerpuje się również już w tej chwili pewna formuła wsparcia, jaką dawaliśmy w pierwszych miesiącach wojny, natomiast nie wyczerpuje się udzielanie praw pracownikom takim, jeżeli podejmują legalnie pracę, są legalnie na tym rynku, to muszą mieć takie same prawa, jakie mają obowiązki, analogicznie jak pracownicy polscy. I tutaj w tej sprawie nasza retoryka się nie zmienia. To, co ważne, myślę, bardzo istotne, to to, że na tym wysokim politycznym C, a ja te rozmowy również prowadzę z wicepremierem Kubrakowem, z wicepremier Żwereszczuk, że ta temperatura dyskursu powinna się w Kijowie przede wszystkim obniżyć
I takie jaskółki tej nowej, tej jakby powrotu do normalności my widzimy. Widzimy porozumienie ministra Telusa z ministrem rolnictwa Solskim z Kijowa. Widzimy rozmowę pomiędzy ministrem obrony narodowej Polski i Ukrainy. Widzimy wreszcie takie dobre sygnały, jeśli chodzi o bardzo trudnego dla Polski polityka, jakim jest pan minister Kaczka, który mówi o wycofaniu, zawieszeniu skargi do Międzynarodowej Organizacji Handlu. To pozwala mi wierzyć, że za chwilę, no mówiąc też zupełnie otwartym tekstem, że po wyborach ta sytuacja się ustabilizuje. Ja rozumiem również, że ta zmiana retoryki po stronie Kijowa nie jest bez związku z trwającym już ponad 500 dni realną wojną, która tam się toczy. Że tą wojną zmęczeni są i politycy, i obywatele Ukrainy. Że kontrofensywa nie postępuje w takim tempie i w takim wymiarze, w jakim wydawało się prezydentowi Zełenskiemu jeszcze wiosną tego roku, że będzie postępować. Oczywiście wojna w Izraelu sprawia, że w Kijowie także jest świadomość, że prawdopodobnie na równoległe wsparcie na Ukrainie w takim wymiarze, w jakim to miało miejsce w ubiegłym roku, nie będzie można liczyć. I na koniec właśnie ta pragmatyka, mam nadzieję, zwycięży również w Kijowie, że droga Ukrainy do Europy przebiega przez Polskę i to trudno sobie wyobrazić, żeby to wyglądało lepiej. Więc podsumowując, ja w tę strategiczną wektor interesów dyplomacji polskiej i ukraińskiej ciągle wierzę i w zdrowy rozsądek i powrót normalnego dialogu także jestem z umiarkowanym, ale jednak patrzę w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Chciałem zadać pytanie, czy uchodźcy ukraińscy to jest wartość dodana dla polskiej gospodarki, czy obciążenie, ale w zasadzie tak naprawdę odpowiedziała pani na to pytanie. Panie redaktorze, to ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo warto o tym wspomnieć. W ubiegłym roku wzrost eksportu do Ukrainy z polskich produktów i usług to jest o 55%. Wyeksportowaliśmy towarów i usług za 9,5 miliarda euro. Import w tym samym czasie z Ukrainy do Polski to jest niespełna 5 miliardów euro. Jesteśmy dla siebie zatem wzajemnie dobrymi partnerami gospodarczymi. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, czy my prowadzimy politykę romantyczną czy pragmatyczną, to niech te dane dadzą najlepszą odpowiedź. Mówiła pani o prawach pracowniczych. No, dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli ktoś pracuje w Polsce legalnie, to przysługują mu dokładnie takie same prawa jak wszystkim innym pracownikom. Ale zapytam o to 500 plus, a w zasadzie 800 plus od 1 stycznia, które wywołuje tak duże emocje. Czy obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce i pracujący w Polsce powinni mieć prawo do tego świadczenia? No, myślę, że powinniśmy tę dyskusję bardzo szybko odbyć i już tak jak powiedziałam na początku, na pewno nie w trybie kampanijnym. To jest na pewno temat, który powinniśmy podjąć zaraz po wyborach, ponad podziałami politycznymi, bo jest pytanie, czy te świadczenia powinny przysługiwać osobom, które są od niedawna w Polsce, czy one powinny być dostępne dla obywateli polskich bądź dla tych, którzy mają kartę pobytu na przykład, prawda? I wtedy mają zgodnie z prawem też dostęp do pewnych świadczeń społecznych. Myślę, że tę dyskusję mamy tak naprawdę dziś przed sobą. Powinniśmy ją z całą pewnością odbyć. Czyli nie wyklucza, pan redaktor? Nie wyklucza pani tego, że program 800+, zakładając, że PiS samodzielnie bądź w koalicji będzie dalej rządził, będzie dla Ukraińców kontynuowany? Ja powiedziałabym tak, że nie wykluczam tego, że będzie zawieszone to świadczenie dla osób, które nie mają karty stałego pobytu. To byłaby moja dzisiaj odpowiedź na to pytanie. A nie boi się pani tego, co w zasadzie już się w tej chwili dzieje, czyli wysysania polskiego rynku pracy z Ukraińców, mówiąc brzydko, przez Niemców, którzy oferują im znacznie lepsze warunki socjalne, przeczekali tych kilkanaście najtrudniejszych miesięcy, zorientowali się w potrzebach swojego rynku i bezwzględnie wykorzystują tę sytuację i to rozedrganie polityczne, które ma miejsce w Polsce? No, tak jak powiedziałam, po to zacytowałam te wszystkie dane gospodarcze na początku, że chciałabym, żeby w tej debacie
politycznej nie zniknęły ważne elementy korzystne dla polskiego rynku, wynikające z tego, że mamy pracowników, których w przeciwnym razie by nam brakowało. Ja już nie wspomnę o całym rynku pracowników sezonowych, zwłaszcza tutaj sektor produkcji rolnej. Na ten temat mógłby się znacznie bardziej wypowiedzieć. Więc wydaje mi się, bo też pamiętam pierwsze miesiące, którymi no, cała Polska zaangażowana w pomoc uchodźcom. I te pierwsze tygodnie pamiętam pociągi z Rzeszowa do Berlina, które były wypełnione także uchodźcami, tymi, którzy szukali lepszych warunków niż w Polsce, w Niemczech. I po kilku tygodniach pamiętam również, kiedy te pociągi wracały znowu z obywatelami, głównie obywatelkami, kobietami właśnie z Berlina ponownie do Polski. Ja wiele razy pamiętam, bo angażowałam się jako wolontariusz tutaj w Poznaniu do pomocy na dworcu poznańskim czy na targach, gdzie ten punkt przyjęć dla uchodźców miał miejsce. Pytałam, dlaczego wracają. No więc wracają, ci obywatele wracali wtedy i myślę, ja się tego w związku z tym dzisiaj nie boję. My mamy przede wszystkim tych, którzy przyjechali do Polski, bardzo duża grupa tych osób, to są ci, którzy mieli tutaj swoje rodziny czy znajomych, dlatego na tym rynku naszym dobrze się odnajdywali. Po drugie, bliskość kulturowa, która sprawia, że dzieci, które przychodzą do szkoły, bardzo szybko się w tych szkołach adoptują, bo mamy bliskość językową, kulturową. Ta adaptacja w szkole następuje bardzo szybko. Więc ja, mówiąc krótko, nie obawiam się tego wyssania gwałtownego przez rynek niemiecki obywateli ukraińskich, dlatego że rynek niemiecki jest dzisiaj bardzo niebezpieczny. Te kobiety, które wracały z Berlina, mówiły nam także, że są umieszczane w ośrodkach azylowych, gdzie są muzułmanie, którzy stanowią dla nich realne fizyczne zagrożenie fizycznego bezpieczeństwa. Więc w Polsce takich sytuacji się nie obawiają. Dlatego mówię, ja z umiarkowanym optymizmem patrzę w przyszłość i w naszych relacji, bo obecność obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy jest już dobrze rozpoznana, jest doceniana przez pracodawców i przez odbiorców usług. Mamy także bardzo dużo firm już w tej chwili, w ciągu ostatniego roku zarejestrowanych powyżej 30 tysięcy firm założonych przez obywateli Ukrainy w Polsce. Zatem ja naprawdę ten pejzaż gospodarczy się nie boję. Nie boję się o wyssanie i okuszenie właśnie poziomem oferty socjalnej, bo na koniec ci, którzy przyjeżdżają, chcą bezpiecznie, normalnie żyć w warunkach, które znają i rozumieją. A te dzisiaj lepsze są w Polsce niż w Niemczech. Tusk jest antypaństwowy i stoi na czele antypaństwowej partii. To Jarosław Kaczyński. Plan Tuska to droga do wojny domowej. To Mateusz Morawiecki. Polska naszych marzeń i Polska jak z koszmaru, który dręczył nas w przeszłości, nie daje o sobie zapomnieć. Również Mateusz Morawiecki. Pani minister, pani wierzy w to, co niektórzy wasi politycy opowiadają, że powrót Tuska oznacza powrót bezrobocia do poziomów sprzed 15-20 lat przy obecnej piramidzie wieku i obecnej demografii. Minister Buda powiedział nawet, że jeżeli Tusk wróci do władzy, to emeryci, którzy przeszli na te wcześniejsze emerytury, zostaną im one odebrane. Ja powiem tak, że trudno mi wierzyć w szczerość, być może dlatego, że lider jest ten sam, prawda? Że ten sam lider, który mówił, że pieniędzy na programy takie jak 500+ nie ma i nie będzie, że emerytury trzeba podnieść. To i on, który dziś mówi coś 180 stopni innego, no to panie redaktorze, no w polityce wiarygodność ma znaczenie, prawda? I tutaj ja rozumiem takie reakcje przedstawicieli ministrów czy lidera naszej formacji, ale ja powiem o innych rzeczach, których ja się realnie i na spokojnie już, jeżeli byśmy mieli mówić nie lidem, tylko jednym zdaniem wybitym. Czyli tych zabranych emerytur pani się nie boi, bo to jest chyba raczej niemożliwe. No, trudno sobie to dziś wyobrazić, natomiast ja wiem, że Koalicja Obywatelska, bo dzisiaj Koalicja Obywatelska zarzeka się i przysięga, że powrotu do podniesienia wieku emerytalnego nie będzie, no ale to ta koalicja podnosiła kiedyś, razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, podnosiła kiedyś wiek emerytalny, no więc ja rozumiem niepokój, ale powiem o dwóch innych rzeczach, których ja tak naprawdę
z tego obszaru odpowiedzialności, którym ja dziś zarządzam i zarządzałam przez 6 lat, czyli kwestii gospodarczych. Ja się boję mikromanii, bo to jest Koalicja Obywatelska poprzez swój program dawny Ciepłej Wody w Kranie. To była polityka właśnie małych kroków, prawda? Nie róbmy wielkich projektów. Jesteśmy małym krajem w środku Europy, a to cytat z jednego z dyplomatów, który ja kiedyś już usłyszałam, naszego dyplomaty, który usłyszałam kiedyś w Waszyngtonie i szczerze mówiąc włos dęba stanął mi na głowie, podobnie jak i dość zażenowanych moich kolegów z Niemiec czy ze Stanów Zjednoczonych. Czyli jesteśmy małym krajem w środku Europy, nie stać nas i nawet nie marzmy o wielkich projektach, nie marzmy o przekopie Mierzei Wiślanej, nie budujmy centralnego portu komunikacyjnego, nie budujmy zapory na granicę. To są projekty, które nas przekraczają, nasze możliwości i zdolności. Ja takiej polityki nie chcę, bo jesteśmy 38-milionowym krajem w centrum Europy z potencjałem gospodarczym, który wzrósł o 35% w 8 lat, który jest na ścieżce, jakiej nie był przez 400-500 lat i którą powinniśmy ten wiraż historii naprawdę wykorzystać. I w moim przekonaniu personalnie Donald Tusk tego nie jest w stanie przekroczyć, bo nie umiał tego zrobić przez 8 lat, więc dlaczego dziś starszy o 10 lat miałby nagle wsiąść z małego Fiata do Tesli? Ja myślę, że Donalda Tuska po prostu nie ma prawa jazdy na te nowe samochody. Ja go nie widzę w takim samochodzie. To jest pierwsza rzecz, której się realnie obawiam. I druga, której się realnie obawiam, to, że patrząc na to, co dziś dzieje się w Unii Europejskiej, i tego zarzutów opozycji, całej opozycji, prawda, że Polska nie potrafi zbudować koalicji wobec paktu migracyjnego, to ja odpowiadam tak. Polska również nie potrafiła zbudować paktu, koalicji wobec Nord Stream 2. I musieliśmy poczekać na to, aż wybuchnie wojna w Ukrainie, aby ten projekt został w Europie zawieszony. Ja dzisiaj myślę, że my jesteśmy w podobnej sytuacji z paktem migracyjnym. Że to Polska dzisiaj broni Europy przed nią samą, że to my ustawiamy trendy polityki europejskiej w tym obszarze, której dzisiaj jeszcze nie do końca przyjmuje wielu liderów Europy Zachodniej. Mówię nie do końca, dlatego że widzimy zmianę w Szwecji, widzimy żółtą kartkę albo nawet czerwoną, którą udzielają mieszkańcy Bawarii, koalicji CDU, CSU, SPD i Zielonym. Widzimy Emmanuela Macrona w Paryżu, który mówi, będziemy musieli zrobić referendum w sprawie uchodźców. Tylko my mówimy dzisiaj, my chcemy być, my tworzymy, albo raczej koalicja zachęca, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga zachęcają nas do realizacji polityki z czasu przeszłego w Europie. A to my dzisiaj ustanawiamy trendy w Europie. Więc jeśli ja się czegoś obawiam w związku z dojściem, ewentualnym dojściem do władzy Koalicji Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi, to właśnie także tej mikromanii w polityce europejskiej. Bo dziś Europa naprawdę potrzebuje trendów, które wyznacza Warszawa, a nie Berlin czy Paryż. Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej była moim państwa gościem. Dziękuję pani minister. Dziękuję panie redaktorze. Numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu. Polecam się w niedzielę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.